Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Bardziej zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Sława Umińska-Duraj, prezydent Piekar Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś same pozytywy. Jest piątek, koniec kampanii wyborczej. Polska wygrywa z Wyspami Owczymi. Czego chcieć więcej? Pani prezydent, czy Pani. Okej, okay, to tak miało być optymistycznie. Czy Pani jest rozczarowana tym politycznym spektaklem ostatnich tygodni? Nie jestem rozczarowana, bo też wielkich fajerwerków i wielkich zmian się nie spodziewałam, ale tak jak pan redaktor powiedział, same dobre informacje, piątek, weekendu początek, koniec kampanii, wielkie święto demokracji w niedzielę, wybory, wygraliśmy mecz, niech to będzie też prognostyk dla... Zwycięstwa naszego kandydata, najlepszego Łukasz Ciebiorowski, lista numer 6, pozycja numer 7. Zachęcam nie tylko piekarza do głosowania. Panie Prezydent, tyle wyzwań, problemów na Śląsku różnych na różnych poziomach. Zresztą w całym kraju też ich nie brakuje, a w trakcie tej kampanii tłucze się ciągle, już nie wspominam o kwestii migrantów, ale nie wiem, wiek emerytalny, którego nikt właściwie nie chce podnosić. I dyskusja o tym, czy Tusk to polityk polski czy niemiecki, to właściwie. Na czym to świadczy? Na no, bardzo niskim poziomie debaty publicznej. Bez względu na poglądy, nikomu nie wolno odmawiać tego, że jest Polakiem, że się nim czuje, odmawiać mu tożsamości i używać takich argumentów. Spierajmy się merytorycznie ostro, bezwzględnie, bez litości, ale merytorycznie. Ile problemów samorządów do rozwiązania? No już właściwie powinno Sporo. być. Powinno było być. To no, czas zaprzeszły chyba. Tematem no, tej kampanii? No, przede wszystkim zrównoważenie naszych dochodów. One nie mogą być przypadkowe nie mogą być uzależnione od tego, czy dany samorządowiec jest lubiany, czy mniej lubiany. I przede wszystkim. przez władzę centralną? Przez władzę centralną A jest tak między dzisiaj? innymi. No częściowo tak jest. Jeśli się nie ma parla parlamentarzysty, który lobbuje za daną gminą w Warszawie. To jest bardzo źle. Przykładem doskonałym są piekary śląskie. Dopóki pani senator Dorota Tobiszowska nie zainteresowała się naszym miastem, byłam pomijana, e, jeśli chodzi o e, środki e, z centrali, lub dostawałam kwoty kilkuset tysięczne, kiedy inne miasta dostawały miliony. Ale to przecież. Smutna rzeczywistość, Dobrze. ale mówię, jak jest. Ale to zdaje się, że są konkursy. Czyli e, jeżeli są to konkursy, te w w ramach których przyznawane są pieniądze funduszy Inwestycji Lokalnych i tym podobnych strategicznych, rozmaitych. Jeżeli są to konkursy, to co mają do tego parlamentarzyści, którzy lobbują Skuteczny samorządowiec musi się dostosować do takich do, reguł, do jak jakie jest, są. Aha, jak się, jak Bo się mieszkańcy tak, jak się rozliczają. Pozwala, ja nie ustalałam tych reguł, ale muszę grać no, tak, jak, tak, jak zobowiązują mnie do tego zasady mieszkaniec nie zapyta jak ja pozyskiwałam te pieniądze i jak bardzo musiałam zginać kark, będzie się cieszył z nowej inwestycji. Jakaś propozycja godna uwagi w tej kampanii dotycząca samorządów właśnie, pani zdaniem? Ja bym sobie bardzo życzyła, żeby ktoś wreszcie przeanalizował dochody samorządów. Uważam, że należy nam się część z podatku VAT. I nie może być tak, że jesteśmy zaskakiwani w ciągu roku informacjami, że będą ulgi podatkowe, bo każda ulga podatkowa, która cieszy Kowalskiego, jest dziurą w naszym budżecie. I to yy, nie może być spontaniczne, nie może być zapowiadane, żeby się przypodobać wyborcom. To musi być wyliczone tak, żeby samorządy nie były stratne. Słowa Umińska-Duraj, prezydent Piekarz Śląskich jest dziś z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci tylko na Radiopiekary.pl. Marcin, Zesala, witam ponownie. Sława Omińska, Duraj, prezydent Piekarzowski jest, jest dziś z nami po raz drugi. Państwa e, witamy. I panią witamy. E, panie prezydent, to te, e, temat oczywiście e, finansów samorządów, który jest dzisiaj... E, tematem numer jeden, jeżeli chodzi o te relacje władzy centralnej i właśnie władzy regionalnej czy lokalnej. No i istotnie w tej kampanii za wiele na ten temat nie usłyszeliśmy. W tym studiu, aczkolwiek na przykład senator Zygmunt Frankiewicz, wieloletni prezydent Gliwice człowiek z dużym, z wielkim doświadczeniem, z pewnością Obrzymim, w, w samorządzie, mówi, e, odnosząc się właśnie do, do tej, tego braku równowagi, 100% e, to naprawdę, naprawdę taka wartość. 100% podatku PIT wypracowanego na miejscu, zostaje na miejscu. Ja chyba nie muszę pytać, czy to jest dobry pomysł. No, ja bym była przeszczęśliwa. Natomiast, no, musimy czy to jest możliwe, realnie. To jest doświadczenia. Państwo też musi mieć y, swoje dochody. Y, ja bym może nie szła aż tak daleko, natomiast y, sporą część podatku VAT bym chętnie przygarnęła. Bo nie można wkładać y, wszystkich jajek do jednego koszeczka, trzeba te źródła dywersyfikować w zależności od sytuacji gospodarczej. Tak jest gorsza, to pit maleje, wiadomo, ludzie mniej zarabiają, są zwolnienia i tak dalej. A jeśli z kolei jest inflacja, no to na wacie się zyskuje. Dlatego to musi być taki balans, równowaga. I jeśli jedno źródełko by troszeczkę y, wysychało, no to z drugiego można by było jeszcze czerpać. Mm. 3% PKB na oświatę. To była też chyba obietnica, obietnica powiedzmy deklaracja samego Donalda Tuska. Za, um, zarobki nauczycieli, jak średnia pensja w przemyśle, na przykład, e, powołanie Komisji Edukacji Narodowej. E, to jest również jakieś, e, jakiś problem do rozwiązania, biorąc pod uwagę to, jak dzisiaj wygląda e, też ten finansowy montaż. Yy, oświaty, samorządy? Na pewno wynagrodzenia nauczycieli są żenująco niskie. To nie zachęca do wyboru tego zawodu, nie motywuje do dalszej pracy, do rozwoju. Najlepszy przykład, że m, nauczyciele odchodzą, młodzi się nie garną i panuje powszechna frustracja. Ja bym raczej poszła w innym kierunku i ja się zgłaszam jako gmina do takiego eksperymentu. Ja nie chcę subwencji oświatowej ani grosza. Ale, ja nie chcę subwencji światowej, ale niech Sługi państwo. Tak, ale niech państwo opłaci nauczycieli. Z wszystkimi yy, dodatkami pełne pensje niech państwo wypłaca. I zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Ja biorę na siebie utrzymanie budynków, remonty i tak dalej. I możemy zrobić taki program pilotażowy. A dzisiaj yy, te pieniądze z budżetu centralnego pokrywają wydatki na oświatę takiego miasta. Nie zawsze ja myślę. Myślałem... Nie zawsze wynagrodzenia pokrywają. Aha, nie zawsze wynagrodzenia, nie zawsze wynagrodzenia no tak. a gdzie cała, cała reszta. Mm, okay. No najlepszy e... dowód, jedna trzecia y, piekarskiego budżetu i myślę, nie jesteśmy wyjątkiem, to są wydatki na oświatę. Jedna trzecia. Czy pani wierzy premierowi w tej sytuacji y, jakby pomna doświadczeń, w, 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 również w tych pełnych napięcia relacji? Y, relacji? samorządów i władzy centralnej, premierowi, który mówi, będziemy kontynuować programy samorządowe, ale przede wszystkim przystąpimy do przebudowy finansów samorządów, by łatwiej było finansować wydatki, zapewnimy samorządom nowe źródła dochodów. Jeżeli chodzi o nowe źródła dochodów, które już o tym powiedzieliśmy, to, to, to albo to jest jakiś większy udział w Picie, albo, yy, albo do, do, do yy, puszczenia samorządów do, do tego rozdania vat -owskiego. Czy pani wierzy w tego typu deklaracje? No, musiałabym poznać yy, konkrety. No bo y, obietnice spadają ze wszystkich stron. Y, nie ma komitetu wyborczego, który by nad tą kwestią się nie pochylał mniej lub bardziej. Natomiast brakuje mi konkretów. Chciałabym wiedzieć dokładnie. 300 tysięcy mieszkań, I kolejny pomysł, 300 tysięcy mieszkań, y, które chce budować lewica, mieszkań na wynajem. Mieszkań, które dałyby młodym ludziom e, tanie lokum, to jest jedna rzecz. Dru z drugiej strony, jakby przeniosły e, ten ciężar od, z, dewelop z deweloperów na inwestycje również samorządowe. Ale że to Dobry pomysł? miasto miałoby budować. Zapewni e, oczywiście z zapewnieniem. Jest to z zapewnieniem kosztów takiego przedsięwzięcia? No, kreśli się na papierze bardzo, bardzo prosto, natomiast to jest kwestia dostępności działek, tak, lub ich wykupu. Kto może nie mieć, może nie mieć działek jak samorząd yy, no, my na lokalny. przykład mamy problem z działkami pod deweloperkę. No, tak są ukształtowane piekary. Taka nasza historia i jest z tym problem. No, sprzedajemy malutkie działeczki, które się świetnie sprzedają, to co jeszcze zostało. Natomiast nie mamy wielkich takich połaci na jakieś wspaniałe osiedle. A nie, przepraszam, macie. To są tereny dzisiaj spółki restrukturyzacji kopalń, o ile się nie mylę, tak? Mówimy o terenie byłej kopalni KWK Piekary. Na przykład. No, ale serka tego gminie za darmo nie odstąpi, mimo naszych starań. No, niestety, map naciska Ministerstwo Aktywów Państwowych, żeby spółka maksymalizowała zyski. Ale wie pani, że to jest akurat to faktycznie. A to miejsce byłoby cudowne. Tak. W Ale... Centrum miasta, teren uzbrojony, w planie zagospodarowania przestrzennego jest budownictwo mieszkaniowe, usługi. No, wymarzony akurat, prezent. Akurat to było przez moment tematem kampanii, e, czyli tutaj na Śląsku. Czyli e, takie. Zlikwidowanie, właściwie też o tym się rozmawia od, 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 od pewnego czasu, zlikwidowanie tej roli SRK, którą dzisiaj jest, czy ograniczenie jest zdecydowane, jeżeli chodzi o, o tereny poprodukcyjne tak, w tak. obrębach miast. No bo z drugiej strony, jeżeli dzisiaj my mamy jak problem wyzwanie związane z transformacją śląska, to jak samorządy, łącznie z tym samorządem regionalnym, z marszałkiem na czele, mają prowadzić jakąś transformację śląska, jeżeli większość... Tych, tych właśnie poprzemysłowych terenów jest w rękach takiej spółki jak Spółka Restrukturyzacji. Kofa. Tak, taka złośliwa nazwa, która przez wiele lat pokutowała, że SRK to zakład pogrzebowy już dawno nie jest aktualna. Z niewielkiej stosunkowo spółki zrobiła się spółka potężna, która ma naprawdę wielki majątek. No, ale no, ja rozumiem, nad spółką skarbu państwa są zwierzchnicy. O, więc... Jeżeli chodzi o, o, o relacje Piekar też i, i SRK, to wypróbowaliście, czy oferowaliście chęć przejęcia. Ale my tego cały terenu? czas deklarujemy. Natomiast bardzo dobre bo... relacje są między gminą a, a, a spółką, i, i konkretnie prezesem. Udało nam się parę. Takich y, niewielkich działek otrzymać. Mówię w ostatnich latach również za y, poprzedników obecnego prezesa. No ale wtedy, kiedy nikt nie chciał ich nabyć, kiedy przetargi się kończyły niepowodzeniem, to wtedy gmina je przejmowała. Mamy przecież piękny teren y, w naszym mieście, zrewitalizowana dawna hałda pogórnicza. A to to jest, jest taki teren rekreacyjny, no, ale przez 10 lat nie wolno nam tam prowadzić żadnej komercyjnej działalności. Czy to jest sprawiedliwy już tak swoją drogą? Nie to, czy wolno, czy nie wolno, tylko sam fakt, że wyeksploatowany teren na, w obrębie danego miasta e, przez przemysł państwowy e, później może być przedmiotem przetargu, w którym miasto, na terenie którego ten, ten, ten teren, ten. Na terenie którego te, ten grunt, ta nieruchomość leży, może się stanąć po prostu do, do przetargu z innymi i go kupić? Miasta na pewno nie stać na ten teren, który został po kopalni. Żeby go kupić w przetargu. Ale żeby ja pytam go kupić o to, czy sprawiedliwe w jest w ogóle Nawet to, że. Nawet z prawem pierwokupu nie stać. Czy nas sprawiedliwe na to. jest to, że, że, że przed Wami możliwość jest taka, że staniecie sobie do przetargu i kupicie. Znaczy, no. No z jednej strony, tak, no jeśli coś ma wartość, to ja się nie dziwię właścicielowi, że chce sprzedać z zyskiem. Jeśli nie ma stosownej ustawy, to prezes no, musi robić to, do czego został powołany no, spółka musi, musi bilansować. Sprzeda drogo, zarobi. No, prosta rzecz. Gdyby było prawo, które nakazuje SRK przekazywać takie tereny gminom, Mogłabym temu tylko przyklasnąć i mielibyśmy naprawdę kawał fajnego terenu w samym centrum miasta. Czy ja dobrze widziałem, że pani w tej kampanii popiera kandydata K.O. poczynaliście K.O. do Sejmu, kandydatkę Paktu Senackiego do Senatu, a nadto jeszcze y, kandydatkę PiS do Sejmu. Ja popieram y, jednego kandydata, Łukasza Ściebiorowskiego, piekarzanina, y, aktualnego radnego. I na niego oddam swój głos. Jeśli chodzi o panią senator Dorotę Tobiszowską, to ja wyrażam wdzięczność za to, co zrobiła dla miasta. I tak sobie myślę, że jeśli jest i tak elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który nie da się przekonać do głosowania na inną opcję, to lepiej, żeby głosował na taką kandydatkę, która współpracuje z miastem, niż na kogoś, kto temu miastu szkodzi. Stąd takie może trochę puszczenie oka do elektoratu PiSu. Jeśli już chcecie wybierać, wybierzcie kogoś, kto jest dla miasta życzliwy. Ja się z panią senator w wielu kwestiach światopoglądowych nie zgadzam, natomiast nie mogę nie docenić tego, że odkąd się te nasze relacje nawiązały, współpracuje z miastem, bywa tutaj, monitoruje wnioski, zna problemy miasta i mogę powiedzieć tylko jedno słowo. Dziękuję. Hmm, czy Pani zdaniem, czy Pani podziela pogląd, patrząc na to z takiej strony, pogląd kolegów, koleżanek samorządów, którzy mówią, że tak destrukcyjnej siły wobec samorządów jeszcze nie było, e, w, jeżeli chodzi o obsadę władzy centralnej? No, przez samorząd przetaczały się różne y, burze. No jest trudno, jest trudno. Mnie, ja patrzę z perspektywy mojego miasta, nie lubię uogólniać. No źle jest, jeśli jeden parlamentarzysta ma taką władzę, żeby na nielubianego prezydenta nasyłać CBA i prokuraturę. Tak się nie powinno dziać w państwie prawa. Zrobił to, bo zapragnął zająć moje miejsce. Trzy lata czołgania przez prokuraturę, kontroli CBA, prawomocny wyrok sądu, że kontrola CBA była nielegalna. No tak się nie powinno dziać w państwie demokratycznym. A jeśli pojedynczy parlamentarzysta ma taką władzę, żeby zmobilizować wszystkie służby, no to ja się trochę boję. Prezydenci, spoglądając na powiedzmy, bardziej uniwersalne, uniwersalne wnioski, implikacje z, z tego, jak te relacje wyglądają, mówią, na przykład prezydent Władysławia zlikwidować czeki z kartonu. Te, czy ze styropianu. Nie wiesz, czego one właściwie są? No, ostatnio już nie są rozdawane yy, tego typu to czeki. robią czy kartą Co to było? Yy, takie tworzywo, bardziej. Okay. Yy, no, no tak, no, yy, tylko każdy tak narzeka, ale każdy bierze, chętnie. Jest, jest wybór? Ja sytuacji? przynajmniej nie jestem hipokrytką, bo ja mówię szczerze. Yy, może mi się ten system rozdawania nie podoba, ale nie ja ustalałam te reguły, Dostosowuję się do zasad, jakie są, bo mieszkańcy mnie ze skuteczności rozliczą. Oni nie będą analizować moich dylematów moralnych, tylko czy jest na przykład basen obiecany, wybudowany. I skoro są takie reguły gry, to ja się dostosowuję, bo w pojedynkę ich nie zmienię. Stąd yy, schylam się yy, po te pieniądze, Pekunianon Olet. Ja się nie brzydzę, bo to będzie służyło mieszkańcom. Ta czy inna władza przeminie, a inwestycja w piekarach śląskich zostanie. W niedzielę mamy wybory parlamentarne. Wybory do Sejmu, do Senatu. To jest oczywistość. Tak. I, i, I wszyscy mamy nadzieję, że każdy ze swojego obywatelskiego prawa raczy skorzystać. Natomiast oprócz równolegle do, do, do samych wyborów mamy coś takiego jak referendum z czterema pytaniami. Czy Pani weźmie w nim udział osobiście? Zdecydowanie nie. Odmówię przyjęcia karty. Nie. Mogę y, odpowiadać na pytania, które obrażają moją inteligencję. No bo jak można sformułować pytanie, czy jesteś za nielegalnym napływem migrantów? To zakładając, że referendum byłoby ważne i większość osób odpowiedziałaby tak, to co? To państwo nielegalnie ich przyjmie? No nie. Poza tym dziwna konstrukcja, i aż dziwię się, że nikt o tym nie mówi, przeważnie jeśli. Rządzący chcą właśnie w, przez referendum przeprowadzić jakąś zmianę, reformę. To tak formułują pytania, żeby sugerowaną, pożądaną raczej odpowiedzią było tak, a tutaj jest nie. Yy, dlatego no, to taka dziwna konstrukcja, zwróciłam na to uwagę. Pamiętamy pierwsze referendum po wojnie? No nie pamiętamy, na szczęście. Książek, no ale z filmów wielu z filmów, chociaż o. Tak. o sami swoich tak na drzwiach stodoły kredą trzy razy tak. No tak było faktycznie. E, natomiast, e, co to, czy, czy to referendum, tak patrząc na między innymi treść pytań, na specyfikę problemów, które one dotyczą? No bo czy można sobie wyobrazić, że w przypadku e, przygniatającej nawet większości w sprawie ogrodzenia na granicy z Białorusią. Państwo, słuchując się w głos obywateli, którzy powiedzieliby na przykład: Nie, nie chcemy tego płotu, to, to ten, ten płot zlikwiduje. Na przykład. No właśnie, dlatego no tak. to obraża moją interpretację. Ja Tylko, czy to, czy to referendum, już pomijając, pomijając tego typu aspekty, ma jakąkolwiek moc oddziaływania, później moc prawną, jak, jakąkolwiek, jakiekolwiek przełożenie na późniejsze decyzje. Politykę, strategię No Prawdziwe państwa. referendum, tak. Natomiast to jest stworzone ad hoc, żeby podkręcić e, frekwencję, żeby jednak zmobilizować e, elektorat e, do pójścia. E, no i ja sobie nie wyobrażam, gdyby tak przewrotnie e, rodacy zagłosowali na tak, że te wszystkie zmiany mogłyby nastąpić. Tak jak pan redaktor powiedział, to co zburzymy e, ten płot? No nie tak, wpuścimy nielegalnych migrantów? No nie. No i dlatego czego to się, jest taka się, zabawa w Kotka i myszkę. Czego Pani się spodziewa, jeżeli chodzi o, o, o reakcję ludzi na to referendum? No, myślę, że możemy powiedzieć, możemy przypuszczać, że no, zwolennicy pewnych komitetów będą odmawiali przyjęcia karty, a zwolennicy szczególnie jednego przyjmą i zagłosują zgodnie ze wskazaniami. Ale nic z tego nie będzie, myślę. Bo Umińska Duraj, prezydent Śląskich była dziś z nami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Życzymy miłego dnia. I całego weekendu, e, nawet który przed nami. E, przypominamy w niedzielę o obywatelskim obowiązku tak. związanym z wyborami do parlamentu. Cały dzień na to e, wszyscy mamy, także na pewno czasu nie zabraknie. Miłego dnia i weekendu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do, do zobaczenia. usłyszenia.